Siema. W dzisiejszym a propos chciałem porozmawiać na temat trzech rzeczy. No jedno tylko krótko. Po pierwsze o odcinkach, zaraz się dowiecie o co mi dokładnie chodzi. Po drugie o nowym Infestation i krótko o starym Infestation. No zaczynamy. Po pierwsze to co mówimy o odcinkach. Chodzi o to, że na początku odcinku zwykle mówiłem, że siema, jestem Piotr, a gramy dzisiaj w... no bla bla bla. Chodzi o to, że gadałem z pewną osobą, mówiła mi, że no, z Resu, z kolegą, żebym to zmienił, to oczywiście w jej części się z nim nie zgodziłem kompletnie, a z jedną rzeczą, właśnie z tym witanie wsi i tak dalej, zgodziłem akurat po zastanowieniu się, bo wiele razy się zastanawiałem, bo tak się zastanawiałem, dobra, chodzi o to, że zawsze jak nagrywam dwa, w każdym odcinku, dwa filmiki dziennie, za każdym razem, siema, jestem, gramy w. Chodzi o to, że czemu by nie pominąć tego, bo przecież raczej jak włączacie mój filmik, to raczej wam się wyświetla Piotr L. To raczej nie muszę mówić, tak samo jak się wyświetla gra, w którą gram, bo nie jestem przed tym, że nazywa, niech będzie... Infestation ISS albo Hearthstone akurat Hearthstone to normalnie nazywa, ale chodzi o to, że macie konkretnie napisane, więc raczej można to pominąć, to nie forma przywitania jakby. Żeby dalej o tym nie gadać, po prostu rozumieć o co chodzi. A teraz o Infestation. Tym starym Infestation jedynie no troszeczkę tam pozmieniali, że niektóre za prawdziwą kasę. Chociaż tutaj tak, niektóre większość rzeczy za tą prawdziwą kasę, tam 95% rzeczy są takie, że nie jest potrzebne, niektóre są dobre, bardzo dobre. Chodzi o to, że akurat hełm drugiego poziomu, więc hełmy dobre, no to tylko za kasę, a tak, no to wszystkie inne rzeczy dobre, no to można za normalną z gry. A te nowe Infestation, jakie zobaczyłem sobie, tak sobie pomyślałem, zobacz co tam się zmieniło i tak dalej. Odpalam tą grę, takie zaskoczenie. No ja, grafika? Lepsza niż wtedy, ale efekty dźwiękowe, kurde, zajebiście. Kiedyś, jak ja w to grałem, z 2 miesiące temu, 3 miesiące temu nawet, to sobie pomyślałem, kurde, to nie to samo, stare, dobre Infestation, znaczy stare, dobre Warzy. A teraz, to jak tak patrzę, to ja się jednak mylę, jednak to już niedługo to będzie to samo. Tylko że z lepszą grafiką, chociaż tak naprawdę grafika w takich grach to nie ma zbytnio znaczenia. To znaczy, fajnie, że miło popatrzeć jaki jest lepsza, ale tak naprawdę to... Powiem tak, dla mnie to nie jest ważne, czy grafika dobra jest, tylko czy grywalność. Bo grafiką to nic się nie zdziała, tak samo wiele gier. Akurat tutaj Minecraft bym powiedział, tylko że ja Minecrafta nie lubię, ale dobra, niech będzie taki przykład. Trochę taki z dupy bardziej przykład, ale tam wiadomo, grafika no to gra to nie jest po to, żeby mieć ładną grafikę, ludzie w to grają, podobno ludzie w to grali, bo teraz się przerzucili na tego CS-a, tak jak CS tu wiele razy mówił, jak ja grałem z nim, kto z Minecraft, pojebany trochę tekst, ale jak ja zobaczyłem to sporo się zmieniło i mam nadzieję, że jedna rzecz się nie zmieni. Bo chodzi mi o to, o zabijanie, że wszystko się traci i podobno jest tam głosowanie gdzieś tam, że mają zrobić, ile rzeczy tak naprawdę ma zniknąć. Najlepiej oczywiście będzie, jak wszystko zniknie, jak nic, jak zginiemy, to wszystko stracimy, żeby po prostu było to trudniejsze i realistyczniejsze, że jak zginiemy, to wszystko tracimy. Podobno wszystkie, bo głównie będzie się opierać na crafceniu wszystkich rzeczy i to będzie tak, że na początku dziadowe rzeczy będziemy craftić bardzo słabe, ale potem takie porządne rzeczy, czy też będzie do tego poziom prawdopodobnie, jak ja wtedy grałem, jak ja wczoraj grałem i dzisiaj przed chwilą. Oczywiście będę od dzisiaj nagrywać to, no, czasem. I dosyć sporo się pozmieniało, takie rzeczy jak... jakby to powiedzieć, trochę mniej trzeba wydać na te krawcenie, realistyczniejsze dźwięki, a właśnie jeszcze miałem o tym mówić, o tym co nie chcę, żeby się zmieniło, bo
o tej śmierci, to na 100% wszystkie, jakby to powiedzieć, przedmioty do krawcenia znikną. To tak akurat bez dyskusji, bez głosowania, ale głosowanie będzie na innych rzeczach, na przykład kamizelka. Czy załóżmy, zginiesz, kamizelka ma 70% uszkodzeń. Czy zastanawiam się, czy po śmierci najwięcej zyskujesz, czy najwięcej zyskiwać, czyli tylko 50% bardziej ci się zniszczy, czyli 20% wytrzymałości ma. Albo całkowicie to tracisz. Ja bym wolał, żeby całkowicie, by było realistyczniejsze. Po drugie, zastanawiał się, co z amunicją. Czy najmniej będziesz tracić, czyli 50%, albo najwięcej, czyli wszystko. Ja bym chciał wszystko, żeby było dalej realistyczne, bo wiecie, ktoś weźmie 50%, to tak samo właśnie. To osoba zabijająca podobno będzie miała wszystko, to tak naprawdę będzie tego się, będą się klonować te rzeczy, chociaż mam nadzieję, że tak nie zrobił, bo by było głupio, bo ludzie by siebie specjalnie tak zabijali, żeby więcej mieć. Chociaż mi się wydaje, że raczej tak nie zrobił. No, możliwe, że nie zrobił, bo wtedy w sumie koleś by nie dostał tylko 50% ammo, nie dostałby pancerza, ale by dostał to, co najważniejsze, czyli rzeczy do krawcenia. A właśnie, jeszcze mówiąc dalej, o broniach, podobno by było tak, że jak w najgorszym przypadku, czyli jak się najmniej traci, to tracisz się tylko bronie, które ma się pod jedynką lub dwójką, oraz broń palną i broń ręczną w plecaku losową. Tylko jak ktoś ma po dwie, to wszystko traci. A w najlepszym przypadku, to jak wszystko traci? Pewnie się dziwicie, najlepszy przypadek, to jak się wszystko straci. Tak, wtedy będzie realistyczniej dla wszystkich. Chodzi o to, że nie, że dla mnie tylko, ale ogólnie. To by było dużo lepiej, to by odwzorowało prawdziwą apokalipsę, że nie, że zginiesz i tracisz 3/4 rzeczy, czy tam 4/5 nawet, ale że wszystko tracisz. Bo to co tak naprawdę za zabawa, że zginiesz, ale i tak nie wszystko tracisz, więc rzeczy do jak masz rzeczy do krawcenia, to od razu szybko kraftuj na te bronie, bo stracisz tylko dwie. Mam nadzieję, że czegoś takiego nie zrobią. Mam nadzieję, że to będzie normalnie. Oj, podobno jak będą serwery prywatne, to tak zrobią, że nie będą tak robić jak w starym Destiny, że serwery na tydzień, miesiąc, kilka miesięcy, że 10, 20, 30, 50, 100, 150 osób, tylko będzie się brało serwer, najmowało, nie, tak jak mówiłem, na ileś tam osób, czyli co do jednej osoby, czyli nie 10, 20, 50, tylko 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, ile chcecie. I za każdy ten wolny slot będzie się płacić tak około 3 zł. I właśnie nie wiem, czy oni to zrobią na tydzień, czy na miesiąc, bo tak na miesiąc, tak 3 zł to trochę tanio, bo wiecie, w miesiąc to można strasznie szybko się obłowić. Zwłaszcza, że tylko tam jedyne, co was może zabić, to zombie. Oj, podobno jeszcze tak zrobił, że te serwery będą prywatne, nie na hasło. Tylko po prostu na ilość lotów, chociaż to by było dziwne. Ale oczywiście macie pewne prawo kogoś tam wywalić i tak dalej. Chociaż to bez hasła to by było lekko dziwne. Ale się najwyżej zobaczy, bo mi się wydaje, że jednak będzie to hasło, tylko oni po prostu tak piszą, żeby była większa aktywność. Tak samo jak było to ogólnie dosyć spora aktywność, się zdziwiłem, bo mało osób grało w Infestation i w ciągu 2 tygodni, odkąd można było zagrać w Aftermatch, to 100 tysięcy osób zarejestrowało się i za to, że tyle osób się zarejestrowało, nawet osoby, które nie mają to, mogą za darmo zagrać. Podobno tak będzie, że osoby, które teraz mają tą grę, będą mogły mieć za darmo na stałe, nawet jak nie mają tamtego starego Infestation. Się zobaczy. Chociaż moim zdaniem to te osoby, które nie mają starej gry, no to chociaż nie wiem, czy to by się opłacało, nie pod tym względem, że zarobił czy coś, tylko chodzi o to, że lepiej dać osobom, które mają tamte Infestation, dlatego że po prostu, żeby nie było cheaterów, no chyba, że mają jakiś program, to wtedy to tak, jak najbardziej, im więcej, tym lepiej. Chociaż podobno oni Farfight będą dalej mieli, tylko podobno jest dodatkowy program, że będą mieli dwa programy. Chociaż czasem jest tak, że programy, załóżmy antywirusy, sobie przeszkadzają, ale nie zawsze, nie wszystkie. To oni będą mieli coś w tym stylu, że
to co Farfight nie wyłapuje, ich drugi anti-cheat będzie. Czyli w sumie jeśli jeden zawiedzie, to będzie na wszelki wypadek ten drugi. Czego mam nadzieję, że nie zawiedzie nawet ten pierwszy. Wiadomo, lepiej mieć zapasowy, gdyby zawiódł, ale wiadomo, żeby wszystko było jak najlepiej. Mam nadzieję, że chociaż w tej grze nie będą cheaterzy. Chociaż w tym roku to ja mało, nie znalazłem cheaterów. No wiem, że w tym roku to akurat o wiele mniej grałem. Chociaż tam styczeń, luty, marzec to jeszcze cisnąłem w to. Ale mimo to jakoś nie znajdowałem tych cheaterów, chociaż niektórzy tam pisali, że dalej są cheaterzy, że sami cheaterzy. Chociaż wiadomo, nawet niektórzy nie mają tej gry, niektórzy nie mają infestation, nadal nie gadają. Właśnie to jest dla mnie najgorsze. Ale tak naprawdę, żeby się samemu dowiedzieć, to trzeba samemu zagrać. Osoby, które załóżmy słuchają o tym, że cheaterzy i tak dalej, mają teraz świetny dostęp do tej gry. Gra jest za darmo. Raczej trzeba wpisać tam aftermatch i trzeba znaleźć ten kod, który jest dla każdego taki sam. Darmowy. Każdy może to wpisać. Tak naprawdę, skoro nikomu się nawet grosza nie chce wydać, to niech za darmo spokojnie sobie sprawdzi, jaka to jest gra. Wiadomo, płacić za coś, co się okaże dziadostwem, to nie warto. Chociaż też nie warto innych słuchać i wystarczy, jedynie warto obejrzeć jakiś filmik na YouTubie o tej grze, ale jeśli ktoś chce zobaczyć tą grę i ta gra jest akurat za darmo i chce się dowiedzieć, czy na serio jest tam masa cheaterów, czy to czyjaś po prostu pomyłka albo czyjś hejt na temat tej gry, to warto sprawdzić. Dobra, żeby nie przedłużać, bo już tyle czasu gadam, a jedynie mi się podoba to, że wreszcie pauz nie robiłem. No może tam 2-3 zrobiłem, ale na szczęście robię ich dużo mniej. No staram się ogólnie... A właśnie. Jeszcze na jeden temat. Sorry, ale nie wiem, czy ja będę robić live, bo z trzech powodów. Jakoś... No nie, że mam mało czasu, ale jakoś mi ciężko z nimi. Bo to zajmuje dużo więcej czasu niż nagranie jakiegoś odcinka, bo ja czasem muszę coś innego zrobić, że po prostu czasem nagram jakiś odcinek i potem przez 2-3 godziny nic nie robię, znaczy nie nagrywam i potem następny dopiero za te 3 godziny, za 5 godzin albo następnego dnia. Czy tak naprawdę mogę w ciągu jednego dnia, załóżmy z 4 nagrać, ale za 3 godziny, a na live'a no to tak z 3 godziny przynajmniej bym musiał sobie posiedzieć, bo wiadomo, godzina to tak krótko to nie wypada, dlatego ja się zastanawiam, a poza tym też dla kogo ja tam robię? Dla jednej osoby, dwie, czasem trzy, no chociaż nie, kiedyś to było nawet 5 osób. Mój rekord pół roku temu to było 7-10, ale nawet nie o to chodzi. Teraz to jedna, dwie, trzy osoby i dla kogo? Pomyślałem sobie, że zacznę robić live'y, jak naprawdę będzie dużo więcej osób, jak naprawdę zauważę, że jesteście chętni oglądać te moje live'y, a nie, że wiele osób tak pisze, że będzie. Sorry, przepraszam, ale mam porządny katar teraz. Wiem, że wiele osób też pisało, że będzie. Jedna osoba nawet nie wiedziała, że nagrywam. Jak jej to powiedziałem, no to dopiero była i tak dalej. Dlatego ja wstrzymuję na chwilę live'y. Nie wiem, zastanowię się, jak będę mieć przynajmniej 250 subskrypcji, to wtedy będę wiedzieć, że troszkę więcej osób mnie obejrzy niż te 3 osoby. Może te 5. Ale na razie to się wstrzymam i będę normalnie nagrywać. W sumie też to dla mnie się opłaca, bo trochę łatwiej mi będzie z tym nagrywaniem filmików. Dlatego na razie wstrzymuję to, bo to też mi ułatwi i jednocześnie przekonam was, żebyście się zastanowili, czy na serio byście chcieli takie coś. Jeśli tak, to też będę robić taki testowy live. Jeśli dużo osób będzie to chciało zrobić live'a, to w weekend spokojnie zrobię i zobaczę, ile będzie osób. Jeśli jednego dnia nie będzie, załóżmy w piątek nie będzie, w sobotę nie będzie, to w następnym tygodniu już tak niezbyt i będę czekać do tych 250 albo nawet 500. Przy 1000 to już na 100% będę robić, bo na pewno ktoś się tam znajdzie, ale na razie to wstrzymuję. Jedynie co będzie, no to filmiki na YouTubie. Jeszcze raz przepraszam za te smarknięcie, ale jak mam katel, to no cóż, zwłaszcza, że okres pylenia, jestem uczulony. Ale, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Nara. Ale ta końcówka nigdy się nie zmieni.